Rozdział siódmy. Dolary powinny być wszyte w dno plecaka powiedział wichniewisz do jędrka bukowego, kiedy zostali sami na poddaszu. I są, bo dno jest grube odparł bukowy. Wyjął z kieszeni scyzoryk, zaczął szybko rozpruwać skórzaną wkładkę. Po chwili przez rozpruty szef wsunął dłoń i wyciągnął kilka zielonych banknotów. Teraz już jasne, że to plecak Jaśka powiedział jakby do siebie. Tylko co my teraz z nim zrobimy? Na razie włóż z powrotem pieniądze i zaszyj, poradził Wichniewicz. Czy on miał jeszcze coś przy sobie? Tak, Jasiek niósł bardzo ważną pocztę. Szyfry miał wszyte pod futrówkę butów. To znaczy przepadły razem z butami. Nie wszystkie. Część i to najważniejszą wszyłem mu w pasek od spodni. Pod klamrę, rozumiesz? To gorzej zasępił się Jędrek. Bo jak go złapali, jeżeli zrobili dokładną rewizję. Trudno, zamyślił się Wichniewicz. Miejmy nadzieję, że nie znajdą. W ogóle nie podoba mi się ta cała historia. Trzeba się zastanowić, co teraz robić. Bukowy spojrzał z niedowierzaniem. Jak to co? Musimy go szukać. Szukać? zastanowił się Wichniewicz. To nie taka prosta sprawa. – Słyszałeś, co mówił tokacz? – Tamtym spod lawiny zajęła się policja. Oni tu będą węszyć dookoła, a my, prawdę mówiąc, nie mamy żadnego śladu. – Boisz się? – zapytał zadziornie Bukowy. Nie, po prostu zastanawiam się, czy warto się narażać. Wichniewicz wolnym krokiem podszedł do okna. Chwilę zdrapywał paznokciami śnieżny nalot z marzliny. – Widzisz… To nie taka prosta sprawa, powtórzył. Moim najważniejszym zadaniem jest zorganizowanie nowej trasy i punktów. Muszę się zorientować, jak wygląda droga na Piwniczną. Wiem, przerwał mu Jendrek. Tylko nie załatwiliśmy jeszcze jednej sprawy, a ty... To co proponujesz? Bukowy milczał chwilę. Prawnymi ruchami zaszywał rozprute dno plecaka. Nagle łypnął w stronę Wichniewicza. Najlepiej będzie, jak się rozdzielimy. Ja będę szukał Jaśka, a ty. Ty rób, co ci kazali. Michniewicz pokiwał głową. Ej, Jędrek, Jędrek. Z ciebie zawsze wyłazi rogata dusza. Zastanów się. Co możesz jeszcze zrobić dla Lasaka? Ja? Przeciągnął i głos mu nieco przygasł. Nie wiem, ale czuję, że nie wszystko jeszcze stracone. Dobrze, ale co chcesz zrobić? Wrócę jeszcze do hornego. Może Jasiek był u niego w tym czasie. Do Hornego możemy iść razem, a potem sypniemy się w stronę kierzmarku i lewoczy. Wichniewicz podszedł do jędrka i położył mu dłoń na ramieniu. No, Jędrek, tak będzie najlepiej. Bukowy spojrzał już łagodniej. Nie wiem, ale możemy spróbować. Na drugi dzień wcześniej rano wyszli ze schroniska. Mówili się z Mikiem, że będzie na nich czekał w oznaczonym miejscu przy drodze. Dzień był pogodny i mroźny. Między czubkami smerków podnosiło się ciężkie, przymglone jeszcze słońce. Tam, gdzie liznało biel, nadawało jej pomarańczowego połysku. Z drzew osypywały się warkocze śnieżnego pyłu. Wydeptana, gładka ścieżka cienko skrzypiała pod butami. Szli szybko, bo ziom ich poganiał. Kiedy zbliżali się do drogi, pukowy przystanął nagle, jakby czegoś zapomniał. Ty, powiedział z nutką radości. Mam pomysł. Przypomniałem sobie, że blisko łomnicy na drodze z Popradu jest dom. Jeżeli się nie mylę, przerwał mu Wichniewicz, to nie jeden dom tam stoi. Jędrek syknął zniecierpliwiony. Ale to dziwny dom, zupełnie pusty. Nocowałem tam kiedyś. Stoi daleko od drogi. Podobno właściciel wyemigrował. No dobrze, tylko co ten dom ma wspólnego z Lasakiem? Bukowy uśmiechnął się tajemniczo. Może ma, bo Lasak wtedy wysiadł przed popradem. Według mnie był na to zaczwany, żeby pchać się do miasta, gdzie pełno było policji i żandarmerii. Okrążył więc poprad, wtrącił Antek, podążając za jego myślą. Właśnie, okrążył poprad, ale nie zdążył dojść do trzech studniczek. Było już późno nie zostało mu nic innego, jak przenocować w tym domu. Miał ze sobą śpiwór. Śpiwora nie było przecież w plecaku. Nie było, ale zabrał ze sobą. Zimą nie chodzi się bez śpiwora. Ja też tam kiedyś nocowałem. Było sucho i zupełnie cicho. Tylko szczury przegryzły mi plecak, bo chciały się dostać do jedzenia. Na razie wesoło trącił Wichniewicza w ramię. To co? Możemy chyba spróbować? Możemy. Uśmiechnął się antek i ruszył biegiem ku widniejącej między pniami drzew drodze. Ta tramika czekała już na nich. Od szosy trzeba było przejść spadzistą drogą przez lichy, wyszczerbiony las. Dalej był mostek, wzgórze porośnięte wysokim jałowcem i potok, a za nim w kępach drzew kilka biednych chałup. Dom stał nad samym potokiem miał kamienną podmurówkę pierwszą kondygnację z cegieł a drugą niepasującą do całości z drzewa nad zrębem dachu sterczała obita deskami wieżyczka dziwny dom ni to willa niepretensjonalna pretensjonalna czynszowa kamienica jednym słowem kundlowaty twór budowany zapewne na raty teraz zupełnie opuszczony ze zdartym dachem z oknami zabitymi deskami wyglądał upiornie w pełnym świetle zimowego dnia. Bukowy zostawił towarzyszy w samochodzie, sam wolno zbliżał się do domu. Wiatr zwiewał z resztek zwalonego dachu małe obłoczki śnieżnego pyłu, szarpał na wpół wyrwanymi, sfutowanymi drzwiami. Zardzewiałe zawiasy skrzypiały przeraźliwie, a z głębi domu dolatywało dziwne dudnienie, jakby ktoś walił pięścią w pustą beczkę. Bukowy zatrzymał się nagle. Zobaczył nikłą ścieżynkę prowadzącą na werandę. Czyżby ktoś tam mieszkał? Pomyślał. Cofnął się przezornie za pień starej Olchy. Dłuższą chwilę obserwował werandę. Było głucho, tylko z wnętrza domu wciąż dolatywało to głuche dudnienie. Pewno to lepiej się niedomknięta okiennica, pocieszył się w myśli. Ostrożnie zbliżył się do schodów. Skradał się cichutko niemal bezszelestnie. Wszedł na werandę, podłoga była zasypana śniegiem, w kącie pod oknem stał stolik z witliny, a na nim kilka wazoników z badylami uschniętych kwiatów. Drzwi prowadzące do sieni były uchylone, a na nawianym przez wiatr śniegu widniały świeże ślady butów. Drgnął. Teraz już wiedział, że ktoś jest w głębi domu i znów usłyszał to dziwne dudnienie. Chciał się cofnąć, lecz po chwili ruszył przed siebie. Pod wiatrówką przesunął do przodu kaburę wisa, odpiął ją i położył dłoń na zimnym uchwycie pistoletu. Przeszedł do sieni. Pod podeszwami czuł śliskość usuwającego się śniegu. Dwoma wydłużonymi susami dopadł otwartych na oścież drzwi. Wielki pokój był pusty. Tylko w kącie stało czarne pudło fortepianu. Wyszczerbiona klawiatura błysnęła jak zęby gotowego do skoku potwora. I nagle usłyszał za sobą czyjeś stąpania, potem coś trzasnęło, jak przełamana gałąź. Odwrócił się i wyrwał z kabury pistolet. Korytarz był wciąż pusty. Bukowy nie wytrzymał napięcia. Stłumionym głosem zawołał Jest tam kto? Znów głucha cisza, jak gdyby cała rudera zapadła się w śnieżną, puchową czelość. Potem w sąsiedniej izbie zastukały drobne kroki i nagle w ramie drzwi zjawiła się zgarbiona postać starej kobiety z naręczem świeżo porąbanych szczap. Starowina znieruchomiała, westchnęła trwożnie, drewna z łoskotem potoczyły się na podłogę. W jej dłoni został tylko niewielki toporek. Chwilę przypatrywali się sobie nieufnie. Bukowy wsunął pistolet do kabury. — Nie bójcie się — powiedział, siląc się na spokój. Ja to tylko... Nie dokończył, gdyż kobiecina zerwała się do ucieczki. Zastąpił jej drogę. Kobieta zasłoniła się toporkiem. Ja nic, ja nic, ja, ja to tylko podrewno. Bukowy zatrzymał ją łagodnym gestem. Nie bójcie się. Spojrzał na leżące u jego stóp szczapy. Zgarnął jej i podał kobiecie. Pewno na podpałkę. Tak. – wyszeptała bezzębnymi ustami. – Na Zarzewie zima, pani, nie ma czym palić. Znów ogarnęła go nieufnym wzrokiem. – A wy, panie, pewno z policji? Bukowy zaprzeczył ruchem głowy i uśmiechnął się zachęcająco. Babina zerknęła chytrza. – Bo tu, panie, już kilka razy przychodzili. Dopytywali się, szukali. Chwycił ją mocniej za ramię. – Kogo szukali? – A rozmaicie bywało – rzuciła ze starczą przezornością. Widząc, że nieznajomy jej nie ponagla, złamała ręce i dodała lamentującym głosem. – Pani, co się tu u nas działo, skaranie boskie? Bukowy zapytał ostrzej. – O kogo się dopytywali? Kogo szukali? Kobiecina nagle, jakby straciła siłę i ochotę do rozmowy, przygarnęła do suchej piersi drewna i rzuciła ostro. Co mnie to pani obchodzi? Najlepiej o niczym nie wiedzieć. Wzruszyła ramionami. Poprawiając opadającą na oczy chustkę, drobnymi kroczkami ruszyła w stronę werandy. Bukowy stanął w drzwiach. Chciał ją zatrzymać, lecz nie wiedział, co powiedzieć. Rzucił więc bezmyślnie. To na podpałkę to drzewo. Na podpałkę, na podpałkę. Zachichotała i wykrzywiła usta, jakby go chciała przedrzeźnić. Potem łypnęła bezrzęsymi oczami. — U nas, mówi się, na Zarzewie. A wy to pewno z Polski, bo tam tak mówią. Bukowy wzruszył ramionami. Kobiecina wyciągnęła ku niemu zgięty artretyzmem palec. — Nie wypierajcie się. Był tu jeden taki, co też mówił na podpałkę. Bukowy drgnął, targnięty radosnym przeczuciem. — Kto to był? Kiedy? — A mija dziś tydzień. Powiedziała przeciągle, a potem zaczęła opowiadać z kobiecą drobiazgowością. Tydzień mija, jak go tu spotkałam. Przyszłam, jak dziś, posłuchać drzewo. Na polu strasznie kurzyło. Padał mokry, gęsty śnieg, kiedy zbliżała się do rozwalonego domu Borycza. Dom stał w zadymce, jak koszmarna zjawa. Przez mglistą zasłonę widać było ciemne plamy zabitych deskami okien, a w przedziwnym szmerze opadających płatków odzywało się przenikliwe skrzypienie drzwi. Kobieta brnęła przez głęboki śnieg. Kiedy dotarła do werandy, przytupnęła słabo, otrząsając biały nalot śniegu ze starych kapców i z rąbka spódnicy. W ręku pod chustą trzymała toporek. Nie obejrzała się nawet. Przywykła bowiem do tych wędrówek po suche drzewo na podpałkę. Potłapała więc w stronę uchylonych drzwi. Naraz spoza drzwi doszedł ją cichy jęk, jak gdyby ktoś westchnął żałośnie. Stanęła zdumiona. Zalęknionym spojrzeniem wodziła po pustych ścianach. Było cicho. Śnieg tylko wirował w powietrzu. Pomyślała, że tamten żałosny jęk był złudzeniem. Ostrożnie weszła do pokoju. W kącie... Niby okaleczony ptak z uniesionym czarnym skrzydłem zamajaczył fortepian. Nagle wydała stłumiony okrzyk. Przy fortepianie ujrzała bowiem pod ścianą mężczyznę. Zwinięty w kłębek, jak gdyby się bronił przed zimnem, rękami obejmował głowę. Był bez butów, pojękiwał cicho. W pierwszej chwili chciała uciekać, lecz gdy minęło pierwsze przerażenie, zbliżyła się ostrożnie i pochyliła nad leżącym mężczyzną. Jezusie wyszeptała, co się wam stało? Na dźwięk ludzkiego głosu mężczyzna z wysiłkiem uniósł się na łokciach i twarz zwrócił ku babinie. Patrzył chwilę nieprzytomnymi oczami. Gdzie ja jestem? zapytał szeptem. Lecz na polance, pod łomnicą. – odparła łagodnie. Na jego czole ujrzała nabiegły krwią guz i zakrzepłą już szramę. Uklękła pospiesznie. Wysunęła przed siebie ręce, jak gdyby chciała dotknąć rany. Chryste panie, kto was tak wyzdajał? Mężczyzna rozejrzał się w trwożnym pośpiechu. Gdzie mój plecak? Gdzie narty? Krzyknął niemal. Chciał się podźwignąć, lecz nie zdoławszy nawet oprzeć się plecami o ścianę, zsunął się miękko na ziemię. Miałeś narty i plecak? Zapytała z niedowierzaniem. Chwila rozglądała się po pustych kątach, jak gdyby chciała mu pomóc w daremnym poszukiwaniu. Mężczyzna nie odpowiedział. Rękami objął zakrwawione czoło. Jęknął głośno. Kobieta położyła dłoń na jego ramieniu. Cicho, synu, cicho. Zaraz pójdę do leśniczówki. Niech zadzwonią po doktora. Nie zaprotestował gwałtownie. Nie potrzeba doktora. Synu pokiwała litościwie głową. Przecie tyle ledwo zipiesz. Domarzłeś pewno, domarzłeś. I nagle z zaciekawieniem spojrzała na jego stopy w grubych wełnianych skarpetach. A kto ci zabrał buty? Nieznajomy z ogromnym wysiłkiem usiadł pod ścianą i z wyrazem zdumienia przypatrywał się swym stopom. Buty też westchnął. Wiatrówkę. Wszystko ci zabrali wyszeptała z żalem kobiecina. Co ty teraz zrobisz? Mężczyzna przyjrzał się jej uważniej, jak gdyby dopiero teraz zrozumiał swoje położenie. Naraz złapał ją za ramię. Słuchajcie, ja z Polski. Powiedzcie, czy możecie mnie zabrać do siebie? Z Polski? wyszeptała zalękniona. Nagle jej zmięta, poszarzała twarz rozpłynęła się w łagodnym uśmiechu. Przecie nie mogę cię zostawić na tym mrozie. Chodź to się u mnie zagrzejesz. Kobieta baczniej przyjrzała się Bukowemu. To wy jego szukacie? Tak, rzucił pośpiesznie. Powiedzcie, co się z nim stało? Taki był biedny, taki zmarznięty i obolały, że mi się płakać chciało. Ale co potem? przynaglił ją ostrym głosem. Potem, uśmiechnęła się łagodnie, chłop był z niego zdrowy i mocny. Po dwóch dniach chciał już wyrywać i no, panie, został bez butów, bez niczego. Bukowy chwycił ją za kruche ramię. Gdzie on teraz jest? W imię ojca, przeżegnała się pośpiesznie, a skąd ja mogę wiedzieć? Przenocowałam go wtedy, nakarmiłam, a na drugi dzień dał mi pieniądze i powiedział idźcie do łomnicy, kupcie mi narciarskie buty i wiatrówkę. – Butów nie było, ale wiatrówkę to mu przyniosłam. – Jaką? – Taką zieloną. – Na pewno zieloną? – Mówię wam, że zieloną. – No i kapce. – Kapce! – zawołał uradowany i w tej samej chwili pomyślał, że Jasiek Lasak żyje. To przecież on był u chornego i sprzedał mu złoty medalik. Był tak radośnie zaskoczony, że chciał uścisnąć kobiecinę. Ta jednak odsunęła się o pół kroku. A nie, co wy się tak dziwicie, że mu kupiłam kapcy? To dobrze, dobrze, uspokoił ją. Powiedzcie, czy on nie mówił wam, kto go wtedy napadł? Kobiecina wzruszyła ramionami. Sam dobrze nie wiedział. Jak wchodził do tego domu, dostał w łeb i dopiero wtedy się ocknął, kiedy ja przyszłam?